Zakończyliście dzisiaj, w pewnym sensie podsumowaliście rok 2010. W jaki sposób tak pokrótce mógłbyś go podsumować? Na pewno sporo sukcesów. Jak to wyglądało? No, kolejny rok wielu, wielu wrażeń. Przede wszystkim, które dostarczyli nam zawodnicy sekcji kartingowej, zawodnicy naszego teamu. Myślę, że rok bardzo udany. Pokazała akcja przez Zarządu Bezpieczeństwa, że należy w tym kierunku iść. 4,5 tysiąca dzieci, młodzieży przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to dzieciaki, które brały udział w zawodach, w bezpiecznych wakacjach, bezpiecznych feriach, w szkoleniach adresowanych dla przedszkoli, szkół, średnich, gimnazjów. Myślę, że to jest dorobek tutaj na arenie regionalnej. Tarnów, region, okolice, województwo małopolskie, a na arenie ogólnopolskiej na pewno Michał Zając, piąte miejsce, drugi sezon w Mistrzostwach Polski, bardzo udany. Ten as w rękawie, tak? To tak. Jeszcze kolejna osoba. Red Bull as karcie, 4 z 4 zawodników w wielkim finale, najwięcej reprezentantów z naszego miasta w tym finale wielkim w Warszawie. Wygrywa Darek Madura tą prestiżową imprezę. Można powiedzieć, że to były nieoficjalne Mistrzostwa Polski dla amatorów. Ponad 4 tysiące tam młodych osób wzięło udział w tym całym projekcie. Super dla nich nagroda, super rywalizacja, no i jazda na torze ulicznym w Warszawie. Rzadko gdzie można w Polsce pojeździć na torze ulicznym. Myślę, że super sprawa. No i to jest wielki sukces. Nie tylko nasz, myślę, ale i rodziców tych wszystkich dzieciaków, również sponsorów, partnerów, którzy pomagają nam, bo bez nich nie byłoby tych sukcesów. Nie byłoby na takim poziomie sportu kartingowego w Tarnowie. Czyli można podsumować i powiedzieć, że ten 2010 rok to pasmo sukcesów Speed Race Tarnów. No, miejmy nadzieję, że na tym nie staniemy i będziemy szli teraz do przodu i rok 2011 pokaże, że ci młodzi ludzie, którzy już 1,5 roku jeżdżą na gokardach, 2 lata niektórzy, pokażą, na co ich stać na arenie już ogólnopolskiej. No właśnie, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że to ściganie to nie tylko Media Karting Liga, to także Tarnowska Liga Kartingowa bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, i masa różnie innych. Jakie plany odnośnie przybliżającego się tego nowego roku 2011? Na pewno będziemy kontynuować cykl zawodów Karting Grand Prix, opuła prezydenta miasta Tarnowa. Na pewno Media Karting Liga, Tarnowska Karting Liga. Wielkim sukcesem zaczęły się cieszyć zawody rodzinne. Są to tata z synem, dziadek z wnuczką. No, tutaj integruje całe rodziny, całe pokolenia, bym może powiedzieć. Oprócz tego pierwszy raz w Polsce wyścigi długodystansowe. Już 2 edycje się odbyły, trzecia w najbliższym czasie. Plus już cykliczne też jakieś zawody mniejszej rangi, adresowane też dla tych, którzy dopiero raczkują w tym sporcie, żeby każdy mógł sprawdzić się. Ci, co zaczynają, ci, co już coś nieco jeżdżą, i dla tych najlepszych, którzy już naprawdę spędzają dużo czasu w tym pojeździe. Właśnie wspomniałeś jeszcze dzisiaj o akcji zbierania podpisów, tak, pod petycją odnośnie wybudowania czy zbudowania pierwszego otwartego toru kartingowego w Tarnowie. Na jakim etapie, jak to obecnie wygląda? Powiem tak, że już są zakrojone prace takie przygotowawcze. Podpisy przede wszystkim są po to zbierane, żeby pokazać, że jest zapotrzebowanie, że ludzie popierają ten pomysł. Przede wszystkim instytucje publiczne, firmy, stowarzyszenia, że widzą w tym, że to jest potrzebne i to będzie procentować w przyszłości. Myślę, że w tym roku skupimy się na tym, żeby zebrać już grupy osób, które zaczęłyby pracować stricte już nad przygotowaniem i wdrażaniem tego projektu w życie. I to jest plan na ten rok. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po dobrej myśli. Te petycje można tylko i wyłącznie podpisywać u Was na torze? No nie tylko, bo z tą petycją wyjdziemy też, znaczy już raz była poza torem, bo na różnych spotkaniach różne osoby podpisywały. Tak samo będziemy zbierać podpisy na uczelniach. Zobaczymy, czy nam się uda też w innych obiektach użyteczności publicznej. Myślę, że w tym momencie będziemy musieli wyjść bardziej jeszcze do ludzi, żeby z tych podpisów zebrać jak najwięcej. W jaki sposób zaczęła się Twoja przygoda z kartingiem? Od czego się zaczęło? Powiem tak,
zaczęło się wszystko w 2004 roku. Grupa pasjonatów, ja z moimi kolegami z czasów studenckich siedzieliśmy kiedyś po prostu na piwku przysłowiowym. No i myśleliśmy, co tutaj zrobić swoim czasem, swoim życiem na przyszłość, prawda? Człowiek kończy studia i myśli, co, czym się zająć. No i nasze zainteresowanie motosportem jako całością, no i padło kiedyś na karty. Zauważyliśmy straszny brak, a widzieliśmy, że dużo dzieci i młodzieży w tym kierunku by chciało iść, ze względu na rozmowy z wieloma osobami. No i 2004 rok, powstał tor letni na ulicy Błonie. Później 31 lipca 2004 roku pierwsze zawody Mistrzostwa Tarnowa. Z miłą chęcią od razu wtedy ówczesny pan prezydent objął patronat honorowy nad tą imprezą. No i te zawody są kontynuowane corocznie. No i ta od tego czasu zabawa trwa. Później powstaje tor zamknięty, gdzie można o wiele więcej rzeczy zrobić, bo jest na stałe i cały rok funkcjonuje. Później reaktywowana sekcja kartingowa. No i cały czas, co roku tak naprawdę jakieś nowe rzeczy powstają. No i myślę, że w tym kierunku będziemy szli, by się rozwijać, by nie stać w miejscu i by promować przede wszystkim miasto Tarnów. No i ci młodzi ludzie pokazują tak naprawdę, że tu jest potencjał w tych młodych osobach, młodych ludziach. Myślę, że to zaprocentuje w przyszłości.